Karolina Grabowska, witam w wiadomościach Beskid News. W dzisiejszym wydaniu Broadway Street The Show. Wystawa fotografii Wacława Havla. Nowa atrakcja w strumieniu. Zwycięski Cieszyn. Filmowy konkurs. Zaczynamy! Już 30 listopada w Teatrze Polskim w Bielsku miało wielkie wydarzenie artystyczne – Broadway Street The Show. Wielkie przeboje światowego musicalu w trzech językach – międzynarodowa obsada i polska scena. Śpiew, taniec, gra świateł i cieni – to właśnie Broadway Street. Dwugodzinna dawka najlepszego musicalu obejmująca oba stulecia jego istnienia zaprezentowana przez Jakuba Bociała i Teatr Rampa z Warszawy. To wszystko tylko w Bielskim Teatrze. Serdecznie zapraszamy! Jeszcze do końca listopada można oglądać niezwykłą wystawę fotografii Wacława Havla. Zdjęcia przedstawiają byłego prezydenta Czech z takimi osobowościami jak m.in. Bill Clinton, Mia Farrow czy Lech Wałęsa. W ramach Festiwalu Kultury Czeskiej, który odbywał się w Bielsku Białej w dniach 12-14 listopada, w Książnicy Beskidzkiej otwarto niezwykłą wystawę poświęconą niezwykłemu człowiekowi. Havel na wyciągnięcie ręki to zbiór wyjątkowych, czarno-białych fotografii z czasów działalności w opozycji i prezydentury Wacława Havla w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Autorem zdjęć jest długoletni przyjaciel ostatniego prezydenta Czechosłowacji i pierwszego prezydenta Czech. Poprzez te fotografie odwiedzający spotykają się z uśmiechniętym i raczej nieoficjalnym obliczem Wacława Havla, którego otaczają przyjaciele ze środowiska artystycznego, a także znamienite postacie ze świata polityki. Wystawę zorganizowaną przez Czeskie Centrum w Warszawie w Książnicy Beskidzkiej można oglądać do końca listopada. Do końca roku w Strumieniu zakończyć ma się budowa Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji. Zjeżdżalnie, masaże i huśtawki wodne, m.in. takie atrakcje czekają na nas na nowym obiekcie. Od ponad roku strumieński basen zmienia oblicze. Na jedną z największych inwestycji w ostatnich latach gmina pozyskała środki unijne. Projekt budowy Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji składa się z trzech elementów. Modernizacji budynku głównego, modernizacji niecek oraz budowy boisk, kortów tenisowych, placu zabaw oraz trawiastej plaży. To wszystko sprawi, że obiekt stanie się bardziej atrakcyjny dla mieszkańców, a także turystów odwiedzających to urokliwe miasto. Co więcej, powstanie sala widowiskowa ze sceną, garderobami i sanitariatami dla artystów, a także pracownie i wypożyczalnia strojów. Z niecierpliwością czekamy na finał prac. Miasto Cieszyn zwyciężyło w konkursie Śląskie do przodu. Teraz możemy głosować na film pokazujący efekty funduszy unijnych w 18 gminach województwa śląskiego. Cieszyn jednak robi wrażenie. Dowód? Zwycięstwo w kategorii gmin miejskich w turnieju Śląskie do przodu, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego we współpracy z TVP Katowice. Cieszyn jako jedna z sześciu najbardziej aktywnych gmin miejskich realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zakwalifikował się do konkursu dzięki wytrwałości i ogromnemu zaangażowaniu w pozyskiwaniu środków unijnych. W pierwszym etapie turnieju zespół z Cieszyna nie dał nawet cienia szans na zwycięstwo drużynie z Częstochowy. Nie inaczej było w finale. Cieszyniacy pokonali zespoły z Ustronia i Żor. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. W poprzednim wydaniu wiadomości omyłkowo podaliśmy, że piątkowe spotkanie z rodziną katyńską rozpoczęło się od projekcji filmu w reżyserii Andrzeja Wajdy Katyń. Młodzież obejrzała film dokumentalny Zbrodnia katyńska. Za pomyłkę przepraszamy. A teraz czas na konkurs przygotowany specjalnie dla naszych widzów. Wygraj podwójne zaproszenie na maraton filmowy Igrzyska Śmierci, który odbędzie się już w najbliższy piątek od godziny 22. Co należy zrobić, aby otrzymać bilet? Nic prostszego. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, kiedy odbyła się premiera filmu Igrzyska Śmierci. Odpowiedzi należy przesyłać na adres telewizja@beskidnews.pl. Czekamy do jutra do 14.14. A teraz wiadomość z ostatniej chwili.
Wczoraj w godzinach popołudniowych przy przejściu dla pieszych na ulicy Krakowskiej na wysokości skrzyżowania z ulicą Bohaterów Westerplatte doszło do na szczęście niegroźnego w skutkach zderzenia trzech pojazdów. Przyczyną najprawdopodobniej było niezachowanie ostrożności i bezpiecznej odległości między samochodami. Wskutek zderzenia najbardziej ucierpiał samochód marki BMW, który z miejsca kolizji został odtransportowany na lawecie. W związku ze zmieniającą się aurą apelujemy o ostrożność. To już wszystko, co na dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Zapraszam na piątkowe wydanie wiadomości, oczywiście o stałej porze. Do zobaczenia!